A dzisiaj po raz kolejny z Morelii, a ja muszę przyznać, że ze wszystkich miejsc, które odwiedziłam w okresie przedświątecznym, miasto Morelia jest zdecydowanie najpiękniej przystrojonym miejscem. Szopki takich rozmiarów jeszcze nigdy nie widziałam. Jest to prawdziwa produkcja hollywoodzka. Cały plac Valladolid udekorowany jest kolorowymi postaciami i można powiedzieć zamienia się przed świętami w prawdziwe miasteczko Betlejem. Przy tym samym placu znajduje się muzeum Rzemieślniczy Instytut Stanu Michoacán. Można tutaj dowiedzieć się bardzo wiele o kulturze tego stanu. A moja koleżanka Maria pokazuje, do czego używane były te ciekawe właśnie rzeczy. Okay, so give me the names, please. Comal de barro, olla de barro para los frijoles. Este es el fogón para las tortillas. Ahí está el metate para moler el maíz y la tortillería para hacer las tortillas ahí a mano. Y aquí están los tascales para poner las tortillas calientes. Sklep znajdujący się przy tym muzeum przypomina mi trochę polską cepelię, a tutejsze rękodzieło jest co prawda bardziej kolorowe, ale rzeczywiście klimaty są podobne. Teraz pora w końcu coś zjeść, a bardzo popularna jest potrawa, która nazywa się guasana, czyli łuskana ciecierzyca gotowana na parze z dodatkiem soli, no i oczywiście z dodatkiem pikantnego sosu, bo w końcu jesteśmy w Meksyku. Guasana była bardzo dobra, ale niestety trzeba uważać, żeby się nie ubrudzić. Kolejne uliczne jedzenie to jicama. Warzywo to należy do rodziny fasolowatych, ale spożywany jest jego bulwiasty korzeń i przypomina trochę, można powiedzieć, rzepę. Meksykanie jedzą jicamę z różnego rodzaju przyprawami lub ostrymi sosami. Ale najpopularniejsza potrawa uliczna w Morelii to gazpacho, taki koktajl owocowy. Tradycyjna potrawa rejonu tutaj, Morelia, nazywa się gazpacho. W środku są kawałki owoców, a później posypywane są przyprawami. Co jest w tradycyjnym gazpacho?
O tym powie nam znowu Maria. Es un gazpacho tradicional que lleva piña, mango y jicama picada. Y entonces le echan jugo de naranja, limón, chile en polvo, queso y parece que aquí no le ponen cebolla, pero algunos le ponen cebolla al gazpacho. Gracias. Takie właśnie sposób przygotowywane jest gazpacho. Tutaj jest akurat kombinacja taka innych owoców, ale prawdziwy gazpacho właśnie wygląda tak. A teraz czas przejść się po bazarku. Na bazarku jest wszystko, tak jak w Polsce, mydło i powidło. Moja koleżanka Adriana kupuje sobie wkładki do butów, które pan zrobi właśnie w tym momencie na miejscu. ¿Es la más bonita que tú? No, hay una más, ¿verdad? Ajá. Sí, porque ya tengo estas, pero se me hacen muy gruesas. ¿Your house will have stinky feet? Your son. ¿Your son? They have stinky feet? Oh. Yeah. Yeah. Take these for stinky feet people. Okay? That's why you're buying them. Yes. For you. Ale są również oczywiście meksykańskie klimaty, czyli kolorowe piñaty. A takie wielkie, papierowe, tekturowe stwory różnych kształtów, które napełnia się cukierkami i rozbija na urodzinowych przyjęciach. No i oczywiście, ponieważ jest tutaj teraz okres przedświąteczny, jest ogromny wybór rzeczy, które można kupić w celu zbudowania własnej szopki świątecznej. Na dzisiaj to wszystko. Zachęcam do obejrzenia pierwszej części materiału z Morelii. A z Morelii będzie jeszcze jedna relacja. Na dzisiaj to wszystko. Zapraszam do subskrypcji i do następnego razu. Pozdrawiam!